Polska walczy z wielką wodą. Raport z powodzi, 18 września. We Wrocławiu trwa wyścig z czasem. 97 rok, miejmy nadzieję, że nie powtórzy. W Lądku został obecnie tylko jeden wiadukt. Jest tragedia, nie myślałam, że to tak będzie. Salane jest całkowicie, wszystko jest zniszczone, meble, łóżka, cokolwiek. Zniszczenia w kraju po przejściu fali powodziowej są miejscami naprawdę ogromne. Ale to właśnie środa ma być kluczowa dla Wrocławia. Najnowsze informacje wskazują, że fala powodziowa, jaka przejdzie przez miasto, będzie niższa niż zakładano jeszcze 17 września. Niemniej są już miejsca we Wrocławiu, gdzie woda wylała. Woda pojawiła się rano na Stabłowicach we Wrocławiu. Zalana jest część ulicy Głównej. Informacje o podtopieniu potwierdziły Wody Polskie. Władze miasta wydały w nocy komunikat, w którym znalazło się następujące zdanie. Od kilku dni pracujemy nad tym, żeby umocnić wszystkie wały nad Bystrzycą. Jednak jak podkreślają mieszkańcy Stabłowic, umocniono wały przy Marszowicach, a nie zrobiono tego w sposób wystarczający w przypadku między innymi ich osiedla. Do tej sprawy jeszcze wrócimy. Nie wiemy, jak długo ta wyższa fala na Bystrzycy będzie szła, dwa dni, może trzy dni ona musi, że tak powiem, wpaść do Odry. Tak samo ta spłaszczona fala przez Wrocław na Odrze także będzie szła 3-4 dni. Także przed nami 4 bardzo intensywne dni. My pracujemy w trybie całodobowym. Będziemy Państwa o wszystkim informować. Mimo że sytuacja miejscami uległa poprawie, to nadal są miejsca, które walkę z wielką wodą przegrywają. Bardzo trudna sytuacja powodziowa wystąpiła w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie. Wojewoda Opolski Monika Jurek poinformowała, że w związku z przelaniem wody przez wał w Kantorowicach miasto praktycznie w 90% powierzchni znalazło się pod wodą. To znaczy, płynęłam, ale musiałam uciekać z jednej czwery do drugiej, bo... No tak lepiej wygląda to i się woda się do podnosi. Także nie jest tragicznie. W 97 roku było całkiem inaczej, bo widziałam po moim bloku. A teraz po prostu nie opada, tylko się podnosi. Także musiałam uciekać stamtąd. I dałam rady. Do córki idę, bo ona ze stacją mieszka. To... Lubuscy łowcy burz poinformowali w nocy z wtorku na środę 18 września, że poziom wody na rzece Bóbr w Żeganiu wynosi 721 cm. Do rekordowego stanu z 1997 roku zabrakło zaledwie 37 cm. Nastąpiła ewakuacja części miasta, ponieważ dalej podnosi się w nim poziom wody. Dziś w dniu publikacji tego materiału najprawdopodobniej poziom wody we Wrocławiu dochodzi do swojego punktu kulminacyjnego, co wynika z relacji władz. Nie wiadomo tylko jeszcze, kiedy to nastąpi. W dzisiejszym raporcie z Wielkiej Wody zebraliśmy dla Was wszystkie najnowsze informacje. Zatem zapraszam Was na materiał. Jak wiecie, w całej Polsce trwa akcja zbierania pomocy dla osób poszkodowanych w powodzi. Jeśli macie możliwość wesprzeć tych ludzi, pamiętajcie o przekazaniu pomocy w formie potrzebnych towarów lub tej pieniężnej, w ramach legalnych i zweryfikowanych zbiórek. Pomoc płynie z całej Polski, między innymi z moich rodzinnych Kielc. Także dzięki Waszemu wsparciu w ramach zbiórki organizowanej przez Fundację Perspektywy. Serdecznie dziękuję Wam za wybór naszego kanału po najnowsze informacje i analizy z Polski i świata. Jeśli doceniacie naszą pracę, pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji. Chciałbym też bardzo podziękować naszym widzom, którzy na miejscu dostarczają nam informacji. Bez Was byłoby zdecydowanie ciężej to wszystko zebrać. A teraz przejdźmy do materiału. W nocy z 17 na 18 września Żandarmeria Wojskowa dodała ten film, który widzicie teraz na ekranie. Do tego dość wymowny opis. Nie ma ludzi, których nie widać w noktowizji. Nie ma żywych, których nie wykryje termowizja. Polskie służby prowadzą zintensyfikowane działania na terenach powodziowych przeciwko szabrownikom. Do tej pory ujęto na gorącym uczynku między innymi dwóch mężczyzn w Kłodzku, którzy próbowali okraść stację paliw. Pokazywałem Wam to już w poprzednim materiale. Oprócz tego policja poszukuje też sprawców, którzy włamali się do aut strażaków i wynieśli z nich CB radio i inne przedmioty. Do tej pory do służb wpłynęło 12 tego typu zgłoszeń. To natomiast zdjęcie z Lewina Brzeskiego. Tu też zatrzymano szabrowników.
Okradanie ludzi w czasie takiej tragedii jest po prostu straszne i całkowicie pozbawione jakiejkolwiek moralności. Fala przypłynęła i kiedy woda opadła i nas nie było w domu, to zaczęły się kradzieże i te kradzieże są bardzo nasilone. Nasz dom, nasze mieszkanie zostało okradzione, włamano się do nas. Szabrownicy włamują się do wszystkich pozostawionych mieszkań, najprawdopodobniej już tam nie znajdują. Z naszego mieszkania zostały skradzione nieistotne rzeczy, ale chodzi o sam fakt po prostu kradzieży i tego, że szabrownicy właśnie tutaj grasują i przybywają. Jest to skala bardzo duża. Portal informujący o działaniach Straży Pożarnej remisa.pl stale przekazuje informacje na temat najnowszych podtopień oraz inne ważne komunikaty. Dlatego teraz sprawdźmy, jakie miejscowości znajdują się w najcięższej sytuacji powodziowej. Wśród nich znajduje się miejscowość Stary Górnik, gmina Oława. Obszar ten jest całkowicie odcięty od świata. Woda przelała się przez umocnione wały i zalała pierwsze budynki. Ludzie ewakuują już wszystko na wyżej położone posesje. Są zrozpaczeni. Miejscowość Stary Otok w tej samej gminie również spotyka ten sam los. Obydwie miejscowości zamieszkuje kilkaset osób. O bezpieczeństwo brzegu 17 i 18 września walczyły służby oraz mieszkańcy tego miasta, umacniając wały. Od najmłodszych osób widzieliśmy tutaj dzieci 7-, 9-, 10-letnie, nastolatków po osoby starsze. Wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład. Teraz aktualnie pakują piasek do worków, żeby umocnić tutaj wał przy moście Piastowskim. To jest bardzo ważne miejsce w tym miasteczku, dlatego że tutaj niedaleko znajduje się rynek, ale też wiele bardzo ważnych punktów dla miasta. Poranny komunikat lokalnej prasy brzmiał następująco. Poziom Odry na wodowskazie w brzegu obecnie wynosi 716 cm. Stan na godzinę 8:30 i wygląda na to, że przez miasto przetacza się właśnie szczyt fali wezbraniowej. Ulice na tzw. wyspie, czyli najniżej położonej części brzegu, zostały mocno podtopione, a sytuacja na ulicy Oławskiej staje się coraz trudniejsza, pomimo zabezpieczenia wałami i murem oporowym. Sytuacja w województwie lubuskim też nie jest tak stabilna, jak wydawało się jeszcze 17 września. Władze Żegania pilnie apelują do opuszczenia swoich domów i ewakuacji mieszkańców ulicy Moniuszki i Dworcowej. Ma to związek z bardzo złym stanem wału. W nocy z 17 na 18 września doszło do częściowego zalania tej miejscowości, a mapy IMGW wskazują, że południowa część województwa lubuskiego znajduje się w strefie trzeciej najwyższego zagrożenia hydrologicznego. Jak informują władze, dla Wrocławia i Opola krytyczne mają być środa i czwartek. Wskaźniki poziomu wody we Wrocławiu wciąż rosną, ale są jeszcze dalekie od tych z 1997 roku. Obecnie miasto szykuje się na wariant z 2010 roku, ale jak przekazywał w wieczornej rozmowie Cezary Tomczyk, lepiej jest dmuchać na zimne, ponieważ zlekceważenie sytuacji mogłoby doprowadzić do tragedii. Kolejne 48 godzin to będą godziny krytyczne, no bo wtedy mamy do czynienia z kulminacją fali powodziowej w Opolu i Wrocławiu. Więc to są dwa miasta, które oczywiście obserwujemy też ze względu na to, co działo się wiele lat temu. Ale te prognozy dla Wrocławia i Opola są raczej uspokajające, czy raczej alarmistyczne? Premier prosił, żebyśmy nie lekceważyli żadnego takiego sygnału i też raczej z tego założenia wychodzimy, więc nie przekazujemy informacji, czy one są pozytywne, czy negatywne, tylko tak jak jest. Z kolei prezydent Wrocławia już dzień wcześniej informował o wprowadzeniu rozwiązań przeciwpowodziowych na wypadek szóstego wariantu, który zakłada przepływ wody na poziomie nawet 2700 m3 na sekundę. To najbardziej pesymistyczna opcja, jednak na ten moment jest ona raczej mało prawdopodobna. Jacek Sutryk powiadomił też o wprowadzeniu kategorycznego zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Nadejście fali kulminacyjnej do miasta zapowiadane jest na czwartek. Część wrocławskich przedsiębiorców zdecydowała się
zabezpieczyć swój dobytek, co w artykule pokazała Interia. Na wszelki wypadek przygotowano worki z piaskiem, a także cenne rzeczy przeniesiono na wyższe piętra. Wszyscy wolą dmuchać na zimne i liczą na to, że wały przeciwpowodziowe poradzą sobie z żywiołem. Obecnie około 770 cm ma mieć fala powodziowa, która przechodzi przez Oławę. To oznacza, że jest ona niższa niż zakładano. Wynika z informacji przekazywanych przez burmistrza Oławy Tomasza Frischmana. Wójt gminy Oława dokładnie opisuje sytuację, jaka miała miejsce o godzinie 11 rano 18 września. Posłuchajcie sami. Panie wójcie, jaka sytuacja w gminie Oława? Do rana w sumie praktycznie było troszkę spokoju. No niestety od samego rana, od 6 godziny zaczęły się troszkę sytuacje takie złe. Zaczęły się dziać Marcinkowice, Stanowice. Nam się troszkę ławka podniosła, który blokuje nam most w tej chwili na rzece od strony właśnie Zekrzowa. Robi się jak gdyby spiętrzenie wody. Ale już tam jedzie sprzęt, będziemy zaraz tą sytuację naprawiali. Problem jest w tej chwili jeszcze dalej na Sinawie, Sinawie Polskiej, ponieważ tam jednak te wały, które są obecnie już nasiąknięte całkowicie, one już po prostu nie przyjmują nic i one już nie trzymają i tam walczymy w tej chwili, znowu już jedzie tam około 2-3 tysięcy worków napełnionych piaskiem po to, żeby utrzymać i bronić tego wału. A stary górnik i nowy? Stary górnik jest już od wczoraj wieczorem odcięty. Praktycznie już są szykowane dla nich wszelkie potrzebne rzeczy, czyli tam paliwo, jakieś jedzenie, posiłki, chleby, wody. Także już za chwilę będzie też transportowane do starego otoku. Oczywiście też już jest wszystko szykowane. Łodzie z Państwowej Straży Pożarnej i z naszej OSP już się szykują. Będziemy zaraz transportować. Tylko w nocy poziom wody wzrósł o 1,5 metra, a sama Oława jest kluczowym punktem na mapie przed Wrocławiem. Podobnie jak miało to miejsce na planie filmowym Wielkiej Wody Netflixa. Dlatego wszystkie oczy skupione są między innymi na tę lokalizację. Optymistyczne są najnowsze prognozy pogody, które wskazują, że z 18 na 19 września deszcze mają wystąpić głównie we wschodniej i południowej Polsce, ale opad ma być niewielki na poziomie 15 mm. Na ten moment występuje mnóstwo sprzecznych komunikatów co do ofiar śmiertelnych. Starostwo powiatowe w Kłodzku podało, że łączna liczba ofiar śmiertelnych na ziemi kłodzkiej wzrosła do 10. Z kolei Komenda Główna Policji przekazała, że posiada informacje o 6 ofiarach. Stąd też na ten moment organy państwowe proszą o wstrzemięźliwość w komunikacji na temat ludzi, którzy mieli stracić życie w powodzi. Z kolei na oficjalnym profilu Ministerstwa Infrastruktury pojawiły się ważne dla wielu z Was komunikaty dotyczące utrudnień w ruchu oraz wyłączonych odcinkach. Aktualną mapę razem z wpisem widzicie teraz na ekranie. Problemy mają też występować na kolei. W przypadku tej dolnośląskiej mapa prezentuje się właśnie tak. Problemy w dostawie prądu do sieci trakcyjnej występują na trasie Opole-Brzeg. To w związku z przejściem fali powodziowej. Pociągi kursują, jednak w większych odstępach, co powoduje opóźnienia do około 60 minut. Nieprzejezdne są przejścia graniczne z Czechami. Chałupki-Bochumin, Zebrzydowice-Petrowice oraz Cieszyn. Ruch pociągów został wstrzymany również na 4 odcinkach linii lokalnych. Niestety, gdzie tylko opadnie woda, widać gigantyczne zniszczenia nie tylko samych miast, ale i infrastruktury. Naprawa może potrwać miejscami nawet kilka tygodni czy miesięcy. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Rząd z kolei przygotował kolejne pakiety wsparcia dla poszkodowanych w powodzi. Zabezpieczono już 2 miliardy złotych na pomoc poszkodowanym oraz w przypadku kredytów hipotecznych dla zalanych nieruchomości Fundusz Zobowiązań Kredytobiorców pokryje raty przez okres 12 miesięcy. Niezależnie od wysokości raty kredytowej, wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi. Część z urzędników już ruszyła w teren, świadcząc pomoc dla poszkodowanych, co przekazuje portal money.pl. Jest komu pomagać, patrząc na przerażające nagrania ze Stronia Śląskiego. To tutaj dosadnie widać, jak wielka skala wsparcia może być potrzebna na poszkodowanych terenach. Obecnie władze uruchomiły także drony Bayraktar do analizy sytuacji na zalanych obszarach. Wielkie sprzątanie mają też nasi sąsiedzi. Ma to już odbywać się w Czechach. Podobnie jest w Austrii. Do tej pory w Dolnej Austrii w walce z powodzią brało udział 33 600 ratowników, w tym 800 żołnierzy sił zbrojnych. W sumie ewakuowano około 2400 osób z 2000 nieruchomości. Nadal odcięte od świata pozostają 24 miejscowości. Co dalej czeka Polskę?
Kluczowe będą najbliższe dwa dni, ale o opanowaniu sytuacji będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy cała woda spłynie do morza, ponieważ nawet Szczecin obawia się fali powodziowej. Na dziś to już wszystko. Uważajcie na siebie i do kolejnego materiału. Pamiętajcie, aby w miarę możliwości wesprzeć powodzian. Trzymajcie się. Cześć.